I czy to pana zadowala? Cóż, pewnie mógłbym podejść do tej kolejki, ale zużyłbym sporo swej cennej energii. To oczywiste. Nie wiem, czemu tak pomyślałem. Tyle wystarczy? Na ten moment owszem, proszę iść. Wow, ale akcja, internet musi to zobaczyć. Wow! Przynajmniej Gwen ucięła sobie drzemkę. Ach, słodko wygląda. Wcale nie śpię! Po prostu oszczędzam energię, żeby móc wyżyć się na benie. Dobrze, to super. Ale nie mogę cię winić za taką reakcję. Ta kolejka się nie rusza. Znajdźmy menadżera i sprawdźmy, o co chodzi. Pan jest menadżerem? A, nasze dwie ostatnie maskotki. Śmiało, śmiało. O, nie, nie, my nie... Idźmy za tym, dziadku. O, ale Gwen... Zróbmy to. Tak, to my. Maskotki. Super, zaufam wam, bo w tej wymianie zdań nie było absolutnie nic podejrzanego. No, wchodźcie, szkolenie zaraz się zacznie. Jest obowiązkowe. Przepraszam, to miejsce jest wolne? Moja nuda usiadła z lewej. Super! Witam was, spółka Galahad, eksperci od akwizycji. Laserton, pałac naleśników, a teraz Adrenalandia. Lecz dzisiaj nabywamy coś dużo cenniejszego. Ciebie! Sprawna akwizycja to silniejsze więzi. Galahad jest wielką rodziną. Pamiętasz swoją rodzinę? To dobrze. Co jest? Dziadku, Ben ma kłopoty. Rodzina... Patrz! Ben, trzeba go ratować! Przepraszam, musimy iść. Pilne sprawy rodzinne. Ale nasza rodzina to przecież Galahad. Wiecie, że to prawda. Dobra, uda mi się. Muszę tylko zrobić to! Wydaje mi się, że nie powinni do mnie strzelać. Skąd to się bierze? Billy? Lepsik zaskoczony? Pomyślmy. Prywatny park dla bogaczy, obowiązkowa elegancja, smażone 100 dolarówki do jedzenia. Nie, no ma to sens, że tu jesteś, ale ja cię zaskoczę. Hej! Wiesz, że to nie koniec! Spółka Galahad, możesz nam ufać i zaufasz. I po prezentacji, jak zwykle... Zmienia życie. Gratuluję wam, kochani. Nadajecie się teraz w 100% do obsługi gości. Dziękuję za zatyczki, dziadku. Ja to zawsze mówię. Kto gotowy na drzemkę, ten gotowy na wszystko. Dobra, dziadku, chodźmy. Oj, nie idziecie. Najpierw musicie włożyć kostium. Oj, tak. A wam się trafił ten najlepszy. Musisz się bardziej postarać, żeby mnie zgubić, Billy. Zgubić? Ale ja chcę się zabawić. Gdzie jesteś, Ben? Przestań kalać ten park plebejskimi łapami. Chcę pierwszy skorzystać z atrakcji. Mój zegarek mówi, że tak nie będzie. Dobra, mały Bilusiu. Co powiesz na czterorękiego? Tia, nie. Nie mam ochoty na macki. Od macek wolałbym uciec, ale... drony wezmę w ręce. Ups. Poważnie, po co komu ośmiornicowa kolejka? Boisz się atrakcji dla maluchów? Nie. Po prostu mnie to wcale nie kręci. Psujesz mi zabawę! Zejdź z drogi, zwyklaka! To ty zejdź mi z drogi! Chłopcy, nie ruszymy, póki nie zajmiecie miejsc! Super! Miłej zabawy! Hej! Wynoś mi się z parku! Ale czemu? Przecież wspaniale się bawiliśmy!